Witajcie kochani! Dzisiaj chciałabym z wami poruszać temat, który mnie fascynuje i jara od jakiegoś czasu i zbadać troszeczkę wasze zainteresowanie w tej kwestii, bo jeżeli się okaże, że chcecie troszeczkę dłużej o tym posłuchać, to po prostu będę się zagłębiała w jakieś większe szczegóły i może powstanie z tego jakaś taka miniseria, bo nie sądzę, żebym miała na tyle wiedzy i doświadczenia, żeby zrobić z tego nie wiadomo co. Ale jednak mimo wszystko dzisiejszy film potraktujemy troszeczkę jako taki wstęp i moją małą historię, a jak już widzicie po tytule, będziemy dzisiaj rozmawiać o kolorowankach dla dorosłych. Temat kolorowanek przebija się u mnie na kanale już od jakiegoś czasu. Pamiętam, że pierwszą kolorowankę wam pokazałam w czerwcu zeszłego roku i było to coś, co teraz jest w stanie strasznym, ale dlatego, że jest to moja tak naprawdę chyba najbardziej ulubiona, albo przynajmniej jedna z najbardziej ulubionych kolorowanek i jest to Doodle Invasion, Inwazja Buzzgrove. Najfantastyczniejszy na świecie po prostu blok rysunkowy. Pokażę wam, jak zaczynałam, czyli jak te moje pierwsze rysunki wyglądały, a jak one wyglądają teraz, tak bardzo szybciutko. Kiedy pierwszy raz sięgnęłam po tą kolorowankę, zupełnie nie miałam na nią pomysłu i nie wiedziałam, co robić i tak naprawdę mazałam bez ładu i składu, bez większego planowania. Dlatego mój pierwszy obrazek wygląda tak. Wiem, 3-letnie dziecko. No dobra, może 5-letnie. I tak też drugi też był zaczęty w podobnym stylu, ale no nie dokończyłam go, dlatego że miałam bardzo kiepskiej jakości kredki i w sumie zniechęciłam się, bo to wszystko nie wyglądało tak, jakbym chciała. Natomiast od jakiegoś czasu złapałam totalnego zajoba na punkcie tych kolorowanek i też zaopatrzyłam się w kredki dobrej jakości, ale o kredkach też troszeczkę wam wspomnę dzisiaj. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie zainteresowani, to nagram wam osobny odcinek o moich doświadczeniach z kredkami. No i jak już zainwestowałam w lepsze kredki, no to wtedy te obrazki też zaczęły wyglądać troszeczkę inaczej, tak? No jest różnica, myślę, że jest różnica między tym, co było, a tym, jak to wygląda teraz. No ale tak, to są właśnie takie moje początki. Ja zawsze lubiłam kolory, zawsze lubiłam jakieś tam prace manualne, moje notatki na studiach zawsze były kolorowe, pełne zakreślaczy, post-itów i różnych takich właśnie kolorowych pierdół. W szkole podstawowej i w liceum bardzo często przepisywałam zeszyty, bo uwielbiałam pisać ręcznie, tak więc nie żebym ja miała jakieś zdolności manualne i potrafiła jakoś pięknie rysować albo coś takiego, bo nie, tak nie jest, ale po prostu tak sama czynność bardzo mnie odprężała i bardzo sprawiała mi po prostu przyjemność. I dlatego myślę, że stąd teraz, kiedy zaczął się taki troszeczkę szał na kolorowanie antystresowe dla dorosłych, to też ja złapałam tego bakcyla. I tutaj mam jedne z moich najnowszych kolorowanek, ta z wiadomych przyczyn ją zamówiłam, ale jakoś nie mam jeszcze do niej serca, nie wiem, boję się, podejmowałam jakieś próby, ale tak naprawdę po kilku maźnięciach już przestawałam ją kolorować. Obrazki są dosyć, no słodkie, ale jakieś takie bardzo szczegółowe i nie wiem, czy dla mnie po prostu troszeczkę nie za trudne. No i to jest też taki absolutny hardcore, bo to jest taka bardzo, bardzo hardkorowa wersja tych Buzzgrove, które wam pokazywałam. Dlatego, że tutaj też są takie ludziki, tylko że tu jest dużo zwierząt i one są właśnie jakby wkomponowane w te zwierzęta. Tutaj to było takie bardziej, powiedzmy, dziecięce, infantylne. Tutaj to już jest animorfia, jest już takim większym hardkorem, ale mimo wszystko te ludziki nawet tutaj na tej okładce w dalszym ciągu się pojawiają i jest to jeden z hitów z tego, co ja wiem. I z tego, co mi się wydaje, na wszystkich właśnie grupach zrzeszających osoby, które jarają się tymi kolorowankami. Ale no i właśnie, jak już jestem przy grupach, to też bardzo dużo się zmieniło w momencie, kiedy dołączyłam do grupy Kolorowa Mafia na Facebooku, gdzie dziewczyny codziennie, non-stop, znaczy może non-stop to za dużo powiedziane, ale jednak bardzo dużo wrzucają swoich prac, które są bardzo inspirujące, doradzają się w kwestii kredek i tego, jakich właśnie rzeczy używać do kolorowania. No jest tam naprawdę, zaczerpnęłam stamtąd po pierwsze mnóstwo inspiracji, a po drugie złapałam jeszcze większego bakcyla na kupowanie kredek. Dzisiaj pokażę wam tylko takie przykłady. Na pewno świetnym, to co wam mogę powiedzieć na dzień dobry, to jest to,
że najlepiej kupować kredki właśnie w takich metalowych puszkach, bo z nich się najlepiej korzysta. Tutaj mam akurat Kohinoory Polikolory, mam też Mondeluzy, czy jakoś tak to się mówi, czyli te kredki akwarelowe, ale niestety je mam w opakowaniu plastikowym i już jest ono w kiepskim stanie. Na szczęście zamówiłam sobie na AliExpress takie etui, tak jak wiecie, były te etui na pędzle z takimi gumeczkami, gdzie można było sobie pędzle powkładać do podróży, to właśnie coś takiego podobnego zamówiłam na kredki i zobaczymy, jak przyjdzie, żeby właśnie tam spakować te wszystkie, które latają mi luzem albo są w opakowaniach takich bardziej papierowych, tak? Tak, w opakowaniu papierowym natomiast dobrej jakości z taką wkładką foliową, plastikową są na przykład te kredki. To są kredki bardzo dobrej jakości przy bardzo niskiej cenie. Niestety trudność jest taka, że ciężko je znaleźć tak stacjonarnie, z tego co wiem są duże problemy. Ja jak wiecie kocham zamawiać wszystko na Allegro i przez internet, tak więc dla mnie nie było problemu. No i jedne z moich najnowszych odkryć to są kredki Milan, które też są w takiej wielkiej puszce, bo ich tutaj jest 36 kolorów, tak? No one przepięknie wyglądają, zaraz wam pokażę, dlatego że one są drewniane i tylko te końcówki mają takie kolorowe. Nie wiem czemu, mam do nich ogromną słabość. Mam też na przykład kredki takie metaliczne, mam kredki neonowe, mam kredki bambino, ale tak jak mówię, o kredkach może wam opowiem w osobnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli. Dzisiaj to jest tylko taki troszeczkę może wstęp. No i też oczywiście cienkopisy. Cienkopisy używam do jednej z kolorowanek, o której bardzo chciałam wam bardziej w szczegółach opowiedzieć właśnie w osobnym filmie. I też do jakichś takich kolorowanek, które mają małe elementy, gdzie właśnie ten przekrój taki cienki bardziej się sprawdzi. To są wszelkiego rodzaju jakieś tam właśnie abstrakcyjne wzory, bo wtedy łatwiej te wszystkie szczególiki właśnie takim cieniutkim cienkopisem wejść. Także to by było wszystko dzisiaj w ramach takiego krótkiego wstępu i takiego mojego małego zagajenia o tym moim ostatnim bakcylu, bo uwierzcie mi, że zarówno masę pieniędzy wydałam na kredki, jak i masę czasu spędziłam na kolorowaniu i bardzo lubię to robić i naprawdę jest to dla mnie mega, mega odprężające. Dlatego tak, jeżeli wam się podoba taki pomysł, żebym rozwinęła troszeczkę bardziej temat, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy to odnośnie kolorowanek, czy kredek, to proszę zostawcie mi je w komentarzach, żebym mogła dla was przygotować kolejne odcinki właśnie z serii o kolorowankach dla dorosłych. No a jeżeli odcinek wam się podobał, to oczywiście poproszę o kciuki w górę. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, albo na przykład jesteście na moim kanale po raz pierwszy, wtedy żaden odcinek was nie ominie. A dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!